Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com. Jest z nami doświadczony polski parlamentarzysta, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, 5., 6., 9. kadencji, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i m.in. były sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Dzień dobry, witamy serdecznie we Wrocławiu. Dzień dobry. Panie i panowie, od takiej scenki zaczniemy. Jeden z najlepszych waszyngtońskich think tanków. Toczy się dyskusja na temat tego, jakie będą konsekwencje wojny na Ukrainie. Poszczególne osoby wyrażają swoje zdanie. Jest styczeń tego roku i w pewnym momencie ja mówię, że to jest oczywiste. Jest oczywiste, że to się skończy rozpadem Rosji. Wtedy jeden z doświadczonych amerykańskich dyplomatów nachyla się do mojego ucha, mówi: błagam cię, nie mów o tym, bo przestaną pomagać Ukrainie. I ta wypowiedź, ta scenka pokazuje istotę sprawy, o której dyskutujemy. Strach przed nieznanym jest największym sojusznikiem trwania Imperium Rosyjskiego. W czasie tego wykładu, który wydaje mi się łatwy, nie dlatego, żebym nie odczuwał tremy, mówiąc do państwa, ale łatwy dlatego, że na pytanie, czy Rosja się rozpadnie, odpowiedź jest oczywista. Tak. Problem mieliby ci, którzy musieliby dowodzić, że Rosja się nie rozpadnie. Rosjanie mówią: my jesteśmy wyjątkowi. Wielkie terytorium, mało ludzi i wieczna zmarzlina. A my odpowiadamy: a Kanada? Wielkie terytorium, mało ludzi i wieczna zmarzlina. Ale Rosjanom w okresie zimnej wojny udało się wszczepić w umysły ludzi na Zachodzie to absurdalne przekonanie, że upadło Imperium Holenderskie, upadło Imperium Portugalskie, upadły wszystkie imperia, które upadły, a rosyjskie ma taką szczególną cechę, cechę wyjątkowości. W dzisiejszym wystąpieniu chciałbym kilka minut na początku poświęcić na historię. Chciałbym poświęcić kilka minut na dyskusję w czasie, który wydaje mi się kluczowy dla zrozumienia tematu, który przed państwem i przede mną został postawiony. Takim punktem zwrotnym jest w oczywisty sposób koniec zimnej wojny. Zastanówmy się, jak to się stało, że rozpadł się Związek Sowiecki. Rozpadał się całe lata 80., ostatecznie w 91 roku w grudniu był ten finał. A nie rozpadła się Federacja Rosyjska. A może jeszcze inaczej. Wyobraźmy sobie Związek Sowiecki według mojego ulubionego schematu, świetnego politologa rosyjskiego, który jest dowodem na to, że czasem można dobrze spędzić naukowe życie, napisawszy tylko jeden artykuł, który będzie cytowany. On wcześniej umarł, nazywał się Aleksej Saumin. On miał taką teorię pięciu kręgów imperium. Te pięć kręgów imperium, nie będę ich teraz omawiał, bo to jest na cały długi wykład. Ten zewnętrzny krąg imperium, jeżeli państwo sobie wyobrazicie tak, lepiej sobie wyobrażać niż pokazywać w PowerPoincie, to są inne partie komunistyczne na świecie. Czyli na przykład włoska partia komunistyczna albo francuska. Kolejny krąg to kolejny krąg to są inne państwa socjalistyczne. No, na przykład w jakimś okresie Wietnam, Albania. Kolejny, trzeci krąg to tam, gdzie my byliśmy. Czyli to miękkie podbrzusze Rosji. Jest gdzieś generał Skrzypczak, głębia strategiczna, tak to nazywali sowieccy wojskowi. Albo Układ Warszawski. Kolejny krąg
Drugi to państwa Związku Sowieckiego, które wyszły ze Związku Sowieckiego w 1991 roku. I w samym środku, taka duża plama na mapie, którą widzimy każdego razu, kiedy spoglądamy na mapę, to Federacja Rosyjska. Ona jest zaznaczona jednym kolorem, jedna wielka plama w centrum mapy, a my jako niewolnicy tej mapy wyobrażamy sobie jedno wielkie, silne państwo. A potem się zastanawiamy, jak ono powstało. Czy tam wszędzie mieszkają Rosjanie? Czyje to jest państwo? I rozmawiamy teraz o punkcie zwrotnym, 91 rok. I ta czerwona plama, ale już ta mniejsza, czyli Federacja Rosyjska. I przenosimy się do Waszyngtonu. Albo lepiej na Harvard. Bo to wtedy na Harvardzie powstaje tak zwany program harvardzki. Czołowi profesorowie amerykańscy doradzają nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, George'owi Bushowi, zróbmy wszystko, żeby Rosja się nie rozpadła. Doradzają, by co roku przeznaczyć na wsparcie dla Rosji minimum 30 miliardów dolarów. Zróbmy wszystko, żeby ona przetrwała. W tym tkwi to przekonanie siły państwa amerykańskiego, że można utrzymać Rosję. A z tyłu głowy ta pewność zaszczepiona przez Rosjan przez całą zimną wojnę, że są wyjątkowi i że jeśli się rozpadną, to będzie naprawdę wielka tragedia. I argumenty, które nie trzymają się jakiejś logiki, bo przecież broń atomowa znajduje się nie tylko na terenie Rosji, ale to jest zawsze ten ostateczny argument strachu przed destabilizacją. Przychodzi odpowiedź, bo moim zdaniem cała dyskusja dzisiejsza o rozpadzie Rosji gdzieś jest zakotwiczona w tamtym czasie. W tym czasie, kiedy można było dokończyć dzieło Reagana. I odpowiedź jednego z wybitnych krytyków prezydenta Busha, Richarda Kapłana, który zarzuca Bushowi, że się cofa na końcu, że jest jak niezapomniany prezydent Wilson, że nie ma nowej mapy, że podejście do Rosji i myślenie jest nawigowane na podstawie starego kompasu. Ten wybitny krytyk polityki, intelektualistów amerykańskich, zwanych w tym kontekście tą właśnie grupą harvardzką. On sam związany z Yale, więc gdzieś w tle jest także konkurencja pomiędzy tymi dwoma przesławnymi uniwersytetami amerykańskimi. Mówi, nie macie nowego kompasu. Ta dyskusja się toczy także na marginesach. Z tych głosów, które były na marginesach, wybrałem dla Państwa jeden, dziwaczny, Russella Meda. On opublikował wtedy taki artykuł. Pójdźmy krok dalej. Doprowadźmy do rozpadu Rosji. A może po prostu kupmy Syberię, jak kiedyś Alaskę. Myśmy zapomnieli, że takie dyskusje się toczyły. My żyjemy w cieniu tego, jaki był efekt tamtych dyskusji, a efekt był taki, że największą wartością jest stabilizacja i że sprawa zimnej wojny została domknięta. A więc może trzeba kupić kawałek Syberii, jak kiedyś Alaskę i zawrzeć z tą Rosją właściwą, Russia proper, taki układ, że pomożemy jej się jako Zachód zmodernizować, że dopniemy wreszcie tego, o czym marzył Piotr I, że my to zrobimy za nich, że zapewnimy dostawy surowców z Syberii, a także pieniądze na modernizację Rosji właściwej, no i tego, co zostanie. Tak, proszę Państwa, to oczywiście, to podejście oczywiście w tamtym czasie było już fantastyką. Na początku lat 90. konie już pojechały. Punktem
który z mojego punktu widzenia jest kluczowy i zasadniczy. Jest jesień 1994 roku, kiedy otoczenie Borysa Jelcyna popycha go do przecięcia sprawy Czeczenii. Otóż Borys Jelcyn decyduje się przerwać proces, który mógł stanowić precedens. Bo jeśli precedens mógł się gdzieś stać, to mógł się stać w Czeczenii. Bo Czeczenia była w takiej sytuacji, że w zasadzie prowadziła rozmowy z Moskwą jak oddzielne państwo i zaczęła z nią podpisywać porozumienia w ten sposób. Bo sprawa Czeczenii, którą wielkie umysły tamtego czasu odnotowały jako punkt, faktyczny punkt zamknięcia tego procesu, który mógł pójść dalej, ostatecznego rozwiązania Związku Sowieckiego. Bo to nie jest tak, że nikt tego nie zauważył. Zauważyła ukraińska pisarka Zabuszko, zauważył Jan Nowak-Jeziorański. Wiele osób zauważyło, że sprawa Czeczenii to nie jest po prostu sprawa Czeczenii, tylko to jest sprawa tego, czy mikrozwiązek sowiecki. Bo kiedy odgrzebiemy trochę w takiej archeologii historycznej, która nam jest teraz na chwilę potrzebna, żebyśmy zrozumieli istotę tego, czym jest Federacja Rosyjska, kiedy cofniemy się do czasów rewolucji, to zrozumiemy, że ona jest po prostu reliktem pewnego myślenia o światowej rewolucji, przyłączania poszczególnych narodów i republik do wspólnego państwa federacyjnego. Ona jest reliktem pewnego konceptu, który się potem zmienił, kiedy bolszewicy zrozumieli, że nie da się szybko zrobić światowej rewolucji. Otóż Zabuszko, Nowak i inni szybko zrozumieli, że istotą gry po stronie Zachodu jest stabilizacja, ale istotą gry po stronie Federacji Rosyjskiej, a dokładnie oligarchiczne elity biznesu, służb jest służb KGB, związanych z KGB, jest przetrwanie tego rdzenia imperium, jakim jest Federacja Rosyjska. A więc okazało się, że nie ma szans na to, by, mówiąc grubą przenośnią, na amerykańskiej fladze pojawiła się jeszcze jedna gwiazdka, jeszcze jeden stan, Syberia. I opowiadam Państwu o tych dyskusjach, mając pełną świadomość, że one toczyły się już jako dyskusje akademickie. Podstawowa sprawa była postanowiona. Przekonanie profesorów z Harvardu, że Rosja może się zmienić. To przekonanie, które towarzyszy Rosji co kilkadziesiąt, kilkaset lat. Że Rosję można zmienić, dodając jej trochę więcej pieniędzy. Konsekwencje przyjęcia programu harvardzkiego i konsekwencje przyjęcia wizji Busha były fundamentalne dla przyszłości Rosji. Bo one sankcjonowały tę naiwność w rozumieniu Rosji. I przekonanie, że kolejni przywódcy, jeśli nie Jelcyn, to Putin, mogą z Rosji uczynić nowoczesne państwo. No bo jeśli Ameryka może być państwem z zasobami naturalnymi, ale nowoczesnym, bo to przecież jest tak, że posiadanie dużych zasobów naturalnych niekoniecznie musi oznaczać, że państwo się nie rozwija i nie modernizuje. No to może Rosja też może. Szybko jednak okazało się, że Rosja staje się taką stacją benzynową, która się utrzymuje ze sprzedaży taniej energii. Powróciłem z Państwem do tamtego czasu po to, by teraz skierować się ku przyszłości. Bo wydaje mi się, że jedna rzecz, i to podsumowując dotychczasową wypowiedź, nie ulega wątpliwości. A w zasadzie nie ulegają wątpliwości dwie sprawy. Pierwsza, że Rosja jako imperium się rozpadnie. I druga, że 24
lutego 2022 roku Putin przyspieszył ten proces i doprowadził do tego, że my dzisiaj o nim na poważnie rozmawiamy. 24 lutego 2022 roku oznacza, że wizja trzeciego imperium, które się odrodzi w oparciu o ten twardy kor, o Federację Rosyjską, legła w gruzach. Dzisiaj patrzymy na politykę Chin. Wczoraj specjalny przedstawiciel pojechał na Ukrainę i składał coraz dalej idące deklaracje. Dzisiaj to, co mówię, nie jest już aktem odwagi, bo wszyscy jakoś obstawiają poważne osłabienie i rozpad Rosji. Dzisiaj, kiedy arcyostrożny premier Rutte, premier Holandii, decyduje się na to, żeby organizować koalicję na rzecz dostarczenia samolotów bojowych wspólnie z premierem Wielkiej Brytanii, to wszystko może nie jest już takie odkrywcze. Ale jednak to są ćwiczenia z wyobraźni. A więc po pierwsze jest jasne, że Putin, że Rosja się rozpadnie, po drugie, że Putin to przyspieszył. I wreszcie dotykamy problemu zasadniczego, bo patrzymy na historię tak, że się oglądamy i widzimy to, co za nami. I przyjęliśmy już ten kształt imperium w naszej głowie, tę mapę. Imperium, które formalnie powstało w 1721 roku, a więc w sumie nie jest takie stare. I liczymy odległość między Tbilisi a Moskwą i patrzymy, jak to Tbilisi ma się do Moskwy i jak Kijów ma się do Moskwy. I nagle odkrywamy, że to jest wszystko stan, do którego nas przyzwyczaili Rosjanie, którzy pilnują swojego imperium. Że nie ma mowy o tym, by te kręgi imperium, od których zacząłem, te kręgi Saumina, były czymś trwałym. Że w momencie, kiedy w Gruzji było nowoczesne chrześcijańskie państwo, kiedy kultura przez Morze Czarne docierała na tereny dzisiejszej Ukrainy, na terenach Wielkiego Księstwa Moskiewskiego porastał las. Żeby zrozumieć i właściwie przygotować się do tego, co jest nieuchronne, musimy pojąć, że ta historia, do której przyzwyczaili nas Rosjanie i ta mapa, do której nas przyzwyczaili, to tylko przyzwyczajenie ostatnich kilkuset lat. To nie jest stan na wieczność. Tak nie było zawsze, i tak nie będzie. A zatem, i to jest może najważniejsza konkluzja tej wypowiedzi, ten wielki plan, by w oparciu o Federację Rosyjską odbudować imperium, wielki plan, z którym Putin przychodził do władzy w 2000 roku, runął. Było imperium Romanowów, było imperium sowieckie i nie będzie trzeciego imperium. W 1991 roku strategzy kremlowscy wymyślili taką doktrynę. Doktryna Falina-Kwicińskiego. Dwóch wybitnych sowieckich dyplomatów. Jeden Polak z pochodzenia, przyznawał się do tego, Kwiciński. Obaj byli w swoim czasie wiceministrami spraw zagranicznych Sowietów albo Federacji Rosyjskiej. Obaj w swoim czasie byli ambasadorami w Niemczech. Ostatni istotny dokument Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, przyjęty formalnie, jako doktryna na najgorsze czasy dla Federacji Rosyjskiej. Mówił: energia, w ten sposób utrzymamy kręgi naszego imperium, służby, infiltracja, wpływy w kulturze. I wszystko było solidnie budowane, krok po kroku. I zaczęło się od scalenia mentalnego Federacji Rosyjskiej, zamknięcia tego rozchwiania czasów Jelcyna, a potem krok po kroku,
aż do budowy sieci wpływów zwanej Putinternem w całej Europie. Tak jak Związek Sowiecki z wszystkimi jego elementami. Moglibyśmy o tym godzinami mówić. I 24 lutego 2022 roku Putin popełnił wielki błąd. Przerwał ten proces odbudowy imperium. Mam swoje punkty obserwacyjne, w których mierzę pogodę i na ich podstawie oceniam, co się będzie działo. Wynika to z pracy badawczej nad rozpadem Związku Sowieckiego. Zaproponuję Państwu tylko trzy. Po pierwsze, obserwujcie Czeczenię. Obserwujcie, co się dzieje z tym niesłychanym narodem. Zresztą skonfliktowanym z innym narodem, który lubię, czyli gruzińskim. Obserwujcie, co się dzieje z Czeczenami. Jak oni mimo wszystkich możliwych klęsk, które na nie spadły, potrafili się odrodzić i nie porzucili idei niepodległości. Zobaczcie, jak oni reagują chociażby na mobilizację. Drugie. Obserwujcie Jakucję. Pierestrojka i wielkie zmiany zaczęły się w tym przedziwnym kraju w 1986 roku, kiedy Jakuci pobili na lodowisku, to było chyba w maju, ale w Jakucji to może być także w maju na lodowisku. Tak tam bywa. Z natury Rosjan, którzy im przeszkadzali. I trzeci punkt. Azja Środkowa. Rozpad Związku Sowieckiego rozpoczął się od powstania w Kazachstanie. No to patrzcie na Tokajewa. Na człowieka, o którym, ja nie boję się takich rzeczy powiedzieć, sam pisałem, że będzie podległy Putinowi jeszcze 2 lata temu, tak pisałem. Na Tokajewa, który mówi, że się nie wmiesza w tę wojnę po stronie Rosji. Ale Tokajew. Patrzcie na prezydenta Tadżykistanu. Dzisiaj mamy zupełnie nowy czas w Azji Środkowej. Absolutną odmowę służenia Rosji. Koniec wielkiego marzenia Putina o zbudowaniu trzeciego imperium. No i na koniec. Powinno być 3 pytania, bo zawsze jest dobrze na 3. Ale nie mogłem znaleźć więcej niż tylko 2, które wydają mi się najważniejsze. Co znaczy, że Rosja się rozpadnie? Jak będzie wyglądał ten proces? I dlaczego długo nie będzie spokojnie? Ona się nie rozpadnie przecież tak jak zwierciadło na 100 kawałków. Ona się rozpadnie inaczej. Pierwsze w poszczególnych regionach, elity tych regionów, mafia, lokalny establishment odmówią służenia Putinowi. Nie chodzi tylko o to, że Buriaci powiedzą nie. Nie chodzi tylko o to, że zbuntują się w Tatarstanie, gdzie jako jedynym udało im się zachować tytuł prezydenta. Chodzi o to, że także Rosjanie spoza tych 2 wielkich miast powiedzą, a co my z tego mamy? Jaki my mamy interes w Krasnojarsku z prowadzenia tej wojny? Jak zwykle, i to jest mechanizm, który przecież Państwo bardzo dobrze znacie, powiedzą, centrum podjęło jakieś złe decyzje. Jest jeszcze jeden miernik, jeden z moich ulubionych. Z 8 kontynentu, Wojciecha Zajączkowskiego, wybitnego polskiego dyplomaty. On mówi, że zawsze, kiedy elita w Moskwie staje się bardziej nacjonalistyczna i szowinistyczna i nie widzi innych narodów, to jest nieomylny znak, że w Rosji idzie poważny kryzys. A więc szowinizm rosyjski, szowinizm wielkorosyjski, który cechuje dzisiaj ekipę Putina, co się objawia nawet tym odsuwaniem Szojgu. On jest jednym z sygnałów, który mówi nam o tym, że ten koniec nadchodzi. Więc obserwujcie też i to. Ale ten koniec nie będzie wyglądał tak, że 100 kawałków. Będzie wyglądał tak, że będzie trudno zarządzać Rosją, że będzie trochę jak za wczesnego Jelcyna. Kiedy jechałem do Jakucji i widziałem, że oni zakładają jakieś Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jakucji i otwierają ambasadę Japonii u siebie. A
dokładnie Japonia u nich otwiera. To były takie czasy za naszej pamięci. I to będzie jakoś podobnie, nie tak dokładnie. Na Kaukazie pewnie się coś ukruszy. Zobaczcie, jak Putin pilnuje tej Gruzji. Bo wie, że jak się zacznie sypać Czeczenia, to musi mieć kontrolę na południu Kaukazu. A więc Rosja się tak rozpadnie, pewnie, jakoś tak. No i ostatnie. Ludzie dyskutują, czy to jest dla nas dobrze, czy to jest dla nas źle. A czy to jest dla nas dobrze, że słońce zachodzi, że kula ziemska się obraca? A czy to jest dla nas dobrze, że po wiośnie przychodzi lato? Dla jednych dobrze, dla drugich źle. Wygrywają ci, którzy wiedzą, że po wiośnie przychodzi lato, po zimie przychodzi wiosna. Wygrywają ci, którzy mają plan, którzy rozumieją, że trzeba się przygotować na procesy, które z punktu widzenia historii są nieuchronne. Dziękuję bardzo. Paweł Kowal, dziękujemy serdecznie.